Do dramatycznego wypadku doszło wczoraj w Bukowie, nieopodal Wodzisławia. 11-letni chłopiec, jadąc na rowerze, został potrącony przez ciężarówkę. Sytuacja była na tyle poważna, że droga przy ulicy Krzyża Nowickiej była wyłączona z ruchu na kilka godzin, a miejsce wypadku zabezpieczało 5 zastępów straży pożarnej. Mieliśmy informację, że kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci, którzy na miejscu wykonywali czynności, ustalili, że ten kierowca nie uciekł. On po prostu oddalił się, gdyż nie miał świadomości, że doszło do takiego zdarzenia. 11-letni chłopiec poruszał się na rowerze tuż za swoją mamą. W pewnym momencie stracił panowanie nad swoim rowerem, przewrócił się i wpadł pod tylne koła pojazdu ciężarowego. Obrażenia, których doznał chłopiec, były na tyle poważne, że konieczna była interwencja lotniczego pogotowia ratunkowego. Śmigłowiec przetransportował 11-latka do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie udzielono mu natychmiastowej pomocy. Stan chłopca był ciężki, najpierw trafił na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie przeszedł najważniejsze badania i udzielono mu pomocy ratującej życie. Teraz jest pacjentem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Niestety stan chłopca jest bardzo ciężki. Lekarze nie zdradzają, z jakimi dokładnie obrażeniami chłopiec trafił do szpitala, ale potwierdzają, że były to obrażenia wielonarządowe. Wszystkie okoliczności wypadku wciąż bada wodzisławska policja.